Relacja mistrz-uczeń wydaje się jedną z najbardziej naturalnie wrośniętych w rzeczywistość człowieka. Rolą mistrza jest nakierowywanie ucznia na właściwą drogę i dołożenie wszelkich starań, aby uczeń był lepszy od niego. W zmieniających się warunkach życia społecznego zmienia się także edukacja, obraz nauczyciela i jego autorytet. Zadanie, które stawiane jest dziś pedagogom, nie jest łatwe, gdyż dzieci i młodzież, szukając autorytetów, coraz rzadziej odwołują się do nauczycieli. Istnieją jednak wyjątki od reguły. Potwierdziło to spotkanie zorganizowane w ramach drugiej edycji konferencji Nauczyciel z pasją, zatytułowane Pasja nauczyciela, pasją ucznia. Spotkanie odbyło się w auli Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu. W grupie czterech nauczycieli, których tak zwane dobre praktyki pedagogiczne pozwoliły rozwinąć wśród uczniów różnorodne talenty, znalazł się dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w Gorlicach, Sławomir Kowalski. No, szczerze mówiąc, to zaskoczony jestem, że zostałem zaproszony, dlatego że wydaje mi się, że no, w sumie to pracujemy w szkole z tą uzdolnioną młodzieżą na miarę naszych możliwości, własnych umiejętności. Niezwykle ciekawie przedstawił historię brydża sportowego w Polsce. Warto zaznaczyć, że to jedyna dyscyplina sportowa, w której Polacy odnieśli najwięcej sukcesów. Dyrektor Kowalski opowiadał o początkach szkolnego koła brydżowego i sukcesach, jakie odnosili i odnoszą jego podopieczni. Tak jak w każdej dziedzinie życia, w brydżu w szczególności, liczy się wytrwałość. Ta gra jest piękną grą, rozwijającą myślenie logiczne i koncentrację i inne jeszcze cechy charakteru, ale ma jedną wadę. Nie można tej gry dobrze nauczyć się szybko. A taka jest chyba dzisiejsza troszeczkę młodzież, bo taki jest świat, który pędzi gdzieś szybko, i wszyscy jesteśmy nastawieni na szybkie osiągnięcie celu. A to wymaga tutaj w tym przypadku no, dużej pracy systematycznej, także takiego studiowania. Potwierdzeniem jego słów była obecność na spotkaniu byłego ucznia Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 Oskara Trybusa, mistrza Europy i wicemistrza świata w brydżu sportowym. Młody człowiek, bardzo pracowity, odpowiedzialny, bardzo zdolny, wszechstronnie zdolny i bardzo wytrwały. Duży wkład miał właśnie pan dyrektor, bo gdyby pewnie nie ta osoba, to bym w ogóle nie zaczął grać w brydża. Ja po prostu tylko się cieszę, że udało się w jakiś sposób go, tą jego osobę rozpropagować na wyższym szczeblu, ale tu muszę bardzo pochwalić pana Krzysztofa Ziewacza, głównego trenera młodzieży tarnowskiej. Jest on także, wchodzi w skład zarządu Małopolskiego Związku Brydża Sportowego, oddany rzeczywiście całym sercem młodzieży i brydżowi, takiemu z prawdziwego zdarzenia sportowemu, który potrafił tą perełkę dostrzec właśnie na tych turniejach i w pewnym bardzo dobrym momencie, kiedy Oskar już jak gdyby przerósł tutaj zdecydowanie swoich kolegów, przejąć go już na szczebel co najmniej wojewódzki, a także potem szybciutko ogólnokrajowy i umożliwić, pokierować nim tak, że mógł tam pojechać właśnie na tak ważne mistrzostwa, nie tylko jak do tej pory, kiedy jeździł ze mną na mistrzostwa Polski, ale już na mistrzostwa Europy czy mistrzostwa świata, gdzie, no mówię, Oskar pokazał zęby tak naprawdę, bo wypadł na początku w Norwegii na mistrzostwach drużynowych tak wspaniale, że zaproponowano mu już udział w najbardziej prestiżowym przedsięwzięciu, czyli na mistrzostwach świata w Chorwacji. I tam wraz z kolegą z centralnej Polski, bo brydż jest grą, polega na grze w parze, osiągnęli niesamowity wynik, wicemistrzostwo. Na te setki rozdań w ciągu tych wielu, wielu dni mistrzostw przegrali jednym rozdaniem. Czyli jak gdyby można by było powiedzieć, że przy jednym rozdaniu może się rozluźnili, może byli zmęczeni, osiągnęli troszeczkę gorszy wynik. I tylko tak to jest tak minimalna przewaga tych najlepszych nad właśnie parą Oskara, to zdarza się może raz na 100 lat w brydżu, bym powiedział. Była dość duża konkurencja, dość dużo par przyjechało na te zawody. No niestety nie udało się wywalczyć pierwszego miejsca, ale myślę, że drugie również jest satysfakcjonujące. Oskar gra w brydża wtedy, kiedy osiągał sukces około 3 lat. To świadczy o tym, jak uzdolniony jest w tej kwestii, ale myślę, że
obserwując, znając Oskara jako ucznia naszej szkoły, jest to człowiek, który, młody człowiek, który jest uzdolniony wszechstronnie niezwykle. A jeżeli dodać do tego jego wytrwałość w tym, co on chce osiągnąć, to podejrzewam, że jaką dziedzinę by sobie nie wybrał na dzień dzisiejszy, myślę, czy o szachach, czy nie wiem, o zamarzeniu o zawodzie na przykład jakiegoś lekarza, to jestem przekonany, że on sobie dokładnie da radę, bo on jest człowiekiem niezwykle wytrwałym i pracowitym. A jak wiemy, z bardzo wielu dziedzin i w sporcie, kiedy i muzycy, i sportowcy mówią, że talent jest ważną rzeczą, ale przede wszystkim praca, praca, wytrwałość i praca. O swoich pasjach opowiadali także Sylwia Zwolennik, nauczyciel matematyki z zespołu szkół w Mogilnie, propagująca turystykę rowerową, Marian Wójtowicz z zespołu szkół samorządowych nr 2 w Limanowej, dzięki któremu uczniowie zaczęli interesować się poezją, i Marek Lewdowicz z Nowego Sącza, pasjonat historii, broni i stanu rycerskiego. Konferencję poprzedził wykład Piotra Czekierda, prezesa zarządu Kolegium Wratislaviens, zatytułowany Tutoring jako skuteczna metoda rozwoju talentów. W spotkaniu towarzyszyła wystawa Mistrz i Uczeń, na której zaprezentowano pracę pedagogów i ich wychowanków. Organizatorem konferencji była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu we współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Nowosądeckim Pałacem Młodzieży.